90 lat to długa historia. Wszystko zaczęło się 90 lat temu. W roku 1920, kiedy świat powoli dochodził do siebie po burzliwym początku wieku, w Kielcach powstała pierwsza w tym mieście fabryka. Od początku działalności w firmie najważniejsi byli ludzie. Właściciele fabryki doskonale wiedzieli, że zadowoleni pracownicy to najlepsza droga do szybkiego rozwoju. Miła i rodzinna atmosfera sprawia, że ludzie czują przywiązanie do swojego miejsca pracy. To właśnie dzięki zaangażowaniu pracowników firma przetrwała trudne czasy restrukturyzacji i w 1990 roku zakłady wytwórcze z Połem przekształciły się w wytwórczą spółdzielnię pracy z Połem. Ale może po kolei. Dokładnie 15 września w zakładach wytwórczych z Połem w Kielcach ugotowano pierwszą partię mydła gospodarczego. Tych 200 kg szarego mydła dało początek firmie, która działa do dziś. Fabryka szybko się rozwijała. W tym okresie była jeszcze zakładem chemicznym, produkującym mydło i pastę do butów. W późniejszych latach powstała też rozlewnia oleju rzepakowego oraz rozpoczęto produkcję zapraw, past do podłogi, a nawet bibułek papierosowych. W 1932 roku spółdzielnia rozpoczęła produkcję spożywczą. Od tego momentu, oprócz wyrobów chemicznych, w naszej fabryce pojawiły się także ocet, a dwa lata później musztarda. Stałe unowocześnianie zakładu oraz ciągła rozbudowa sprawiły, że już przed II wojną światową symbol z Połem stał się dla wszystkich naszych odbiorców i konsumentów synonimem wysokiej jakości produktów. Nasza wytwórnia była uważana za wzór dla wszystkich konkurentów. Głoszono, że wówczas dokonał się w Kielcach cud gospodarczy. Do miasta ściągali ludzie z całej Polski, by przekonać się, jak naprawdę wygląda sławny kielecki zakład. W maju 1938 roku fabrykę odwiedzili nawet pisarze i poeci, pozostawiając po sobie ślad w księdze pamiątkowej. Wśród nich był i nasz mistrz, Konstancy Ildefons Gałczyński. Druga wojna światowa była dla wszystkich ciężkim okresem. Zmuszeni do pracy dla niemieckiego okupanta, nie traciliśmy jednak hartu ducha. W Społem działał ruch oporu. Nasi pracownicy okazali się prawdziwymi patriotami. Ryzykowali wiele, wspierając polskich partyzantów. To były trudne czasy. Po wojnie nadszedł czas odbudowy i wytężonej pracy. Staraliśmy się, aby spółdzielnia nadal prężnie się rozwijała, a produkty zdobywały nowych zwolenników. To właśnie wtedy powstał nasz najcenniejszy produkt – majonez. Produkcja na skalę przemysłową w Polsce rozpoczęła się właśnie w kieleckich zakładach. Pierwsze słoiki majonezu kieleckiego opuściły linie produkcyjne we wrześniu 1959 roku. Jego receptura okazała się tak dobra, że opracowano na jej podstawie krajową normę majonezu, która do dzisiaj stanowi wzór dla wszystkich producentów. W latach 70. i 80. na rynku istniało niewiele naprawdę dobrych produktów. Polacy byli zdani na kupowanie tego, co aktualnie było dostępne na półkach sklepowych. Jednak wyroby spółdzielni cieszyły się autentyczną popularnością. Nagrody i wyróżnienia, które otrzymaliśmy w tym czasie, nie były kolejnym wytworem propagandy starającej się zamaskować słabą kondycję gospodarki. Nasze produkty, docenione przez ekspertów, odznaczały się rzeczywiście wysoką jakością i były bardzo chętnie kupowane. To właśnie dzięki temu klienci ufali nam wtedy,
i ufają do dziś. To także pozwoliło nam bardzo płynnie przejść transformację gospodarczą zapoczątkowaną w roku 1989. W latach 90. firma przeszła okres transformacji, dzięki któremu stała się tak naprawdę własnością pracowników. Zmiana nazwy na Wytwórczą Spółdzielnię Pracy z Połem była symbolicznym zaznaczeniem faktu, że od tego momentu na naszych barkach spoczywa wielka odpowiedzialność i to od nas zależy, jak dalej potoczą się losy firmy. Dziś widać, że sprostaliśmy zadaniu. W ciągu 90 lat działalności Kielecka Spółdzielnia z fabryki chemicznej przekształciła się w spożywczą. Co prawda nadal wytwarzamy wyroby chemii gospodarczej, płyn do mycia naczyń, płyn do prania oraz samopołyskową pastę do czyszczenia podłóg. Jest to jednak tylko jeden z wielu śladów tradycji, która przetrwała w firmie do obecnych czasów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, staraliśmy się stale doskonalić nasze produkty i wprowadzać na rynek nowe. Wielkim hitem eksportowym okazał się snack Przysmak Świętokrzyski. Pszenne chrupki, jakich w Polsce dotąd nie było. Stworzone do samodzielnego przyrządzenia w domu są świetną przekąską, doskonałą zwłaszcza do piwa. Snack szybko zyskał popularność. Na dobre przypadł do gustu nie tylko Polakom, ale także smakoszom z całej Europy. Ba, snack trafił nawet poza granice kontynentu. Dzisiaj do naszych najważniejszych wyrobów zaliczyć należy również sosy smakowe, szeroką gamę musztard, keczupy oraz octy. Dla najbardziej wymagających mamy zawsze coś specjalnego, jak na przykład keczup śliwkowy czy musztardę miodową. Nie zapominajmy też o sztandarowym produkcie spółdzielni, czyli majonezie. Jego unikalną recepturę, opracowaną przed laty, wzbogaciliśmy o osiągnięcia najnowszej technologii. Dzięki połączeniu sprawdzonego przepisu oraz nowoczesnego procesu produkcji tworzymy majonez, który posiada najwierniejszych konsumentów i jest obecnie drugim, najchętniej wybieranym majonezem w Polsce. Cały czas pamiętamy też, by majonez, oprócz zachwycającego smaku, charakteryzował się tym, co cechuje domowe wyroby. Dlatego tworzymy go przy użyciu wyłącznie tradycyjnych składników, bez dodatku konserwantów czy polepszaczy smaku. Oprócz klasycznego kieleckiego wytwarzamy również majonez do dekoracji o gęstej konsystencji, ułatwiający tworzenie smakowitych dekoracji oraz majonez z czosnkiem. Dzisiaj staramy się nie zapominać o doświadczeniach minionych lat. Głęboko wierzymy, że przywiązanie do tradycji w parze z innowacyjnością pomagają nam osiągać wytyczone cele i ciągle piąć się w górę. Nasze produkty wytwarzane na podstawie domowych receptur, a jednocześnie przy użyciu najnowszych technologii, otrzymały już ponad 100 wyróżnień i nagród. Stale prowadzimy badania zmierzające do ciągłego doskonalenia produktów. W laboratoriach działających w spółdzielni troszczymy się o jakość produkowanych wyrobów. Nie spoczywamy na laurach i ciągle poszukujemy coraz to nowszych ścieżek dla rozwoju firmy. Dbamy nie tylko o najwyższą jakość produktów, ale dużą wagę przywiązujemy również do ochrony środowiska. Chcemy, aby spółdzielnia stale się rozwijała, ale zdajemy sobie sprawę również z tego, że nie może się to odbywać kosztem środowiska naturalnego. Fabryka posiada oczyszczalnię ścieków, mamy też własne ekologiczne ujęcie krystalicznej wody, która jest przecież nieodzownym składnikiem majonezu, musztardy czy keczupu. Wyroby spółdzielni są dziś dostępne w całej Polsce dzięki sprawnej grupie przedstawicieli handlowych oraz wytężonej pracy działu handlowego i marketingu. Poza tym produkty WSP z Połem są już na półkach w niemal całej Europie. Można je kupić m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Czechach i Słowacji, krajach nadbałtyckich, w Rumunii, Bułgarii czy na Węgrzech. Smakołyki z Kielc trafiają już na inne kontynenty. Są bowiem wysyłane nawet do Indii, Kazachstanu, Chin, Stanów Zjednoczonych czy Australii. Duża w tym zasługa pionu handlowego. Nawet dobry produkt trzeba jeszcze umieć sprzedać. Konkurencja na rynku jest bardzo silna, a mimo to wyroby WSP z Połem są uznawane za najlepsze.
I z tą informacją nasz produkt wysyłany jest w świat. Chcielibyśmy, by ta historia miała swój ciąg dalszy i była chlubą dla wszystkich pracowników spółdzielni. Wspólnie pokazujemy, że historię można tworzyć na co dzień. Ludzką pracą. Społem.